Witam. Zebraliśmy się tutaj na kolejną masakrę. No i chyba nic nam innego nie pozostaje niż przejść ten koszmar. O cholera jasna. To już kukiełka chyba nie budzi. Tu po prostu lecą. You've all been fish coming after bait on a hook. Holy shit. I've been trying to hint towards this for too long, and apparently, out of plan of making people think it's a fan game, worked a little too well. The slow revelation of me saying TRTF instead of the Return to Freddy's is hinting towards something bigger. It's not called the Return to Freddy's. Never has during the whole entire plan set up. It was fish bait to surprise people. My name is Tyler Alstrom, and I suck cock on a daily basis. W tym momencie postanowiłem przyspieszyć nagranie z jednego dosyć prostego powodu. Okazuje się, że to wyzwanie nie jest aż takie trudne, na jaki pierwszy rzut oka mogłoby się to wydawać. Jak już się nauczysz korzystać z latarki, by odeprzeć Foxy'ego i Balloon Boya na kamerach i w odpowiedniej kolejności i czasie zwalczyć resztę przeciwników, to gra staje się na tyle prosta, że takie wyzwanie jak to nie okazuje się aż takim ciężkim. Lecz okazuje się, że to nie jest ostatnia noc i nie ostatnie wyzwanie, jakie istnieje w tej grze. Okazuje się, że twórca gry postanowił trochę wyjść poza schemat w postaci kolejnych dodatkowych wyzwań, do których możemy się jedynie dostać przez rysunek w naszym biurze. Ale czy uda mi się sprostać tym wyzwaniom? O tym już sami musicie się przekonać. Udało się. Mastyk. Strzelaj mi. Oczywiście zwolnienie. Byśmy aż tak zajebiście, że nie było ich stać na nas. Dobra, custom night zrobiony. Po przejściu Custom Nightu przechodzimy do robienia kolejnego zakończenia, zaczynając od minigierki, którą możemy aktywować po kliknięciu rysunku w naszym biurze. To co tutaj widzicie, to ten moment, kiedy Blayfox zrozumiał, że musi naśladować ruchy przeciwnika, a nie próbować z nim walczyć na swój własny, oryginalny sposób. W tym przypadku również postanowiłem przyspieszyć materiał, ale przejść do tej ostatniej rundy oraz do tego, co się wydarzyło po niej. Lewo, lewo. O, 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 w końcu coś, nareszcie. Okej. Okej. Mamy coś. Noc siódmą tutaj! Siódma noc! Z czym tu będziemy walczyć? To spyta... Nie. No nie mów, że robimy powtórkę. Tak, dokładnie. Robiliśmy powtórkę z poprzedniej nocy, z jedną różnicą. Ponieważ w tej nocy dochodzi do nas kolejny przeciwnik, który ma taki sam sposób ataku jak Golden Freddy. Ale jak sobie z tym poradzimy? Zobaczcie sami w przyspieszonym tempie.
Co jest? Jest 6 rano! Felicika, Foxy, Bonnie. Ale faza. Balloon Boy w tle. Zarośnięte niż Snafa 2. Z chęcią puściłem wam tę piosenkę, ale niestety ta piosenka ma prawa autorskie. Ale to chyba na tyle jeśli chodzi o tą grę. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnych odcinkach. Kiedy myślisz, że zrobiłeś najgorsze wyzwanie, jakie istnieje w całej grze, okazuje się, że istnieje coś jeszcze gorszego. Okazuje się, że po przejściu siódmej nocy, która według systemu samej gry uznawana jest za ósmą, odblokowujemy dostęp do kolejnej minigry, przez którą możemy przedostać się jeszcze dalej i dzięki pokonaniu wyzwania, które kryje się za tą minigierką, możemy otrzymać piątą i zarazem ostatnią gwiazdkę w menu głównym. I przechodzimy do wyzwania numer 8? To było 8 czy nie? To była 9 nas. Przecież 8 to już jest daleko za nami. I to co tutaj widzicie, to jest ostatnie wyzwanie w tym odcinku, a ja z tego miejsca żegnam się z wami i widzimy się standardowo w następnych wyzwaniach na tym kanale. Więc na razie trzymajcie się i miłego oglądania.
Wow! Na styk!